Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w ostatniej w tym tygodniu audycji Gość dnia. A dzisiaj ze mną w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej dwie panie z Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie, pani Dorota Jezierska, prezes. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa. Oraz pani Jolanta Felba, która prowadzi warsztaty kulinarne. Dzień dobry Państwu. Właśnie o warsztatach kulinarnych będziemy rozmawiać. Ja tylko przypomnę, że pani Dorota w podwójnej roli, także jako przewodnicząca Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo o działaniach tej rady też będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zacznijmy od mieszania w garach. Mieszają panie ostro w garach. Powiedzmy, co to za warsztaty, od kiedy one trwają i do kogo są skierowane? To może ja zacznę jako, bo tak zawsze zaczynamy warsztaty, że ja jako koordynator zaczynam z paniami rozmawiać na temat, a później koleżanka prowadząca warsztaty już właśnie konkretnie w roli mieszającej w garach. Nasze warsztaty kulinarne są elementem programu operacyjnego pomocy żywnościowej na lata 2014-2020. To jest program finansowany, współfinansowany przez Unię Europejską i do tej pory, do roku 2014, Bank Żywności w Ciechanowie również realizował pomocowy program, ale on tylko składał się z tej pomocy żywnościowej, czyli tylko przekazywaliśmy żywność, a już nie obchodziło nas dalej to, co się z tą żywnością dzieje. W tej chwili ten program jest komplementarny, czyli nie dość, że przekazujemy żywność osobom potrzebującym, to dodatkowo prowadzimy warsztaty kulinarne właśnie dla tych osób, które tej pomocy żywnościowej potrzebują. Okazuje się, że wiele osób nie potrafi tej żywności w sposób prawidłowy zagospodarować, więc bardzo potrzebne im są takie działania jak... Szczególnie problem w przypadku samotnych mężczyzn, tak? Których... Głównie. Których na wsiach nie brakuje, tak? Dostaje taki pan makaron, olej i jakąś puszkę i nie wie. Co gorsza, jeszcze kaszę. A już z tą kaszą to najwięcej. A kasza to gryzie w zęby, słyszałam. Tak, tu już zaraz koleżanka powie, jak my to zagospodarowujemy. Więc tak jak mówię, we wszystkich tych miejscowościach, we wszystkich tych gminach, których Bank Żywności w Ciechanowie pomocy żywnościowej udziela, wszystkie osoby, które są tą pomocą żywnościową objęte, mogą wziąć udział w warsztatach. I osoby sobie wybierają. Czy chcą na przykład spotkania z dietetykiem i posłuchania o tym, jak się powinny odżywiać dzieci w wieku szkolnym po tej reformie, która była. Mhm. Mamy też cykl wykładów dla seniorów. Możemy przeprowadzić warsztaty na temat żywienia w chorobach. To najczęściej nam zgłaszają diabetycy, bo też mamy organizacje, które skupiają osoby z poszczególnymi schorzeniami. No i właśnie na takie zapotrzebowanie Bank Żywności odpowiada, ale największym powodzeniem i największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty kulinarne. Od kiedy je prowadzicie? Ile już miejscowości czy gmin skorzystało z tych warsztatów? Prowadzimy je praktycznie od początku tego roku. Od początku roku kalendarzowego, czyli styczeń, luty, przeprowadziliśmy już około 20 takich warsztatów. I wciąż można się zgłaszać? Tak, to wygląda w ten sposób, że ośrodek pomocy społecznej, bądź też organizacja, która odbiera pomoc żywnościową, spośród swoich podopiecznych rekrutuje te osoby, bo nie znają najlepiej, które mają potrzebę uczestniczenia w takich warsztatach. Mhm. Już po tych, które przeprowadziliśmy, poszła już fama po regionie, że są to bardzo ciekawe zajęcia. No i... tam, gdzie jesteśmy, mamy stamtąd telefony, że jeszcze dla następnej grupy, że jeszcze chcą coś robić. No i... Czyli replay tak zwany. Tak, tak, ale to już dla innej grupy osób potrzebujących. Dlatego właśnie no tu możemy zareklamować te nasze warsztaty kulinarne, że program, tak jak powiedziałam, będzie do roku 2020. Mhm. Także zdążymy praktycznie być we wszystkich gminach. Nauczyć gotować. Jeśli tylko będą chętni, to tak. Jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami? Kto na te warsztaty przychodzi? Na warsztaty przychodzą i kobiety, i mężczyźni, bo okazuje się, że niektórzy mężczyźni lubią gotować, a inni, tak jak pani mówiła, chcą się też nauczyć. Oczywiście jest więcej kobiet, z reguły się zgłasza. I tak naprawdę na początku jest taka sytuacja, że gdy panie przychodzą, to taka konsternacja, co będziemy robić. Czasami usiadają i myślą, że to będzie wykład na temat gotowania.
a tu okazuje się, że wystawiamy gary, rozpakowujemy kuchnię. Trzeba zakasać rękawy. Tak, dostają panie fartuszki. Dostają panie fartuszki i zaczynamy po prostu gotować. I to właśnie mamy przepisy z tych produktów, które te osoby dostają przy pomocy żywnościowej. Czyli na przykład jakieś przykładowe menu czy potrawy, nasze hity. Nasz hit to jest zupa serowa z serków topionych. Mhm. Okazuje się, że praktycznie żadna z pań nie gotuje takiej zupy serowej, a okazuje się, że jest to smaczna, pożywna zupa. Poza tym możemy do tej zupy wykorzystać pulpety, które też te osoby dostają właśnie przy pomocy żywnościowej, więc jest to też zupa z mięsem, z wkładką tak zwaną. Mhm. Poza tym okazuje się, że taki serek topiony, który dostają panie, można też wykorzystać do zabielania innych zup, na przykład ogórkowej. Zamiast śmietany i tak zwanej zaprawki z mąki, taki serek wystarczy rozpuścić, on nadaje i smak zupie, niepowtarzalny zresztą, i jest po prostu inna zupa, czy do szczawiowej. I my robiąc te warsztaty, to też tak staramy się pokazać, że jeden produkt można wykorzystać w wielu innych potrawach. To nie tylko pulpety, które wyjmuje się z puszki, posolić, popieprzyć i zjeść ziemniakami. Ale do innych dań, na przykład też wykorzystujemy pulpety do zapiekanek z makaronu, które robimy, z różnymi dodatkami, między innymi z pulpetami, ale też z różnymi warzywami i z tym, co jest pod ręką. Po prostu też podczas warsztatów panie rozmawiają, opowiadają, co lubią gotować, czego nie lubią, czego częściej używają, czego mniej, i okazuje się, że najprościej zrobić zapiekankę, otworzyć lodówkę i zobaczyć, co tam zostało. Przegląd tygodnia. A to też jest zgodne z misją Banków Żywności, ponieważ my zachęcamy do niemarnowania żywności. No i też właśnie na tych warsztatach pokazujemy, jak można zagospodarować końcówki danej żywności. Ale tak, jeszcze tu dalej o tych hitach. A drugi hit, taki to jest ciasto marchewkowe. Mhm. Ze świeżej marchewki. Także też pani tu są zadowolone, bo również on ma taki... Szczególnie w tym czasie embarga na polskie owoce i warzywa. Dokładnie. Dużo Bank Żywności przyjął warzyw tego typu, jak marchewki. Także marchewka jest taka do tej pory tylko jako surówka na drugie, ale się okazuje, że bardzo fajne ciasto wychodzi i każdy po prostu, panie wychodzą z przepisami, nie chcą wyjść, jeżeli sobie nie przepiszą lub my nie skserujemy takich przepisów. Są bardzo zadowolone i już zawsze deklarują, o, na sobotę piekie ciasto marchewkowe. No, panie podejrzewam, że nie mają większego problemu z ogarnięciem tych przepisów i gotowania. Jak idzie panom? To nauka. Tak różnie. Są panowie, którzy nawet podpowiadają, co powinno się inaczej troszkę zrobić. Mm-hmm. Oczywiście dajemy taką trochę wolną rękę, żeby... Ale też... są też tacy, zdarzają się tacy, co przypalają też wodę na herbatę. No zdarzają się. Jeden pan na przykład nie potrafił ubić jajka trzepaczką, więc musiałam pokazać miseczkę, przekręcić na bok, pokazać, jak się ubija, bo robiliśmy omlet z marchewką i z groszkiem. Ale jak ubił, to się okazało, że było bardzo puszyste i jeszcze robili zakłady, czy przekręci ten omlet na drugą stronę. I okazało się, że pięknie przekręcił mimo wszystko. A to jest trudne? Już to jest wyższa szkoła jazdy. Przekręcić omlet na drugą stronę. Powiem też tak anegdotycznie, że jak panowie zaczynają gotować i oglądają te nasze fartuszki, to z taką niechęcią. Ja tego fartuszka nie założę, jak ja w nim będę wyglądał. Nie jak mężczyzna. Natomiast, natomiast w trakcie warsztatów, kiedy my rozmawiamy, też staramy się z panami rozmawiać zrozumiałym dla nich językiem. No mieliśmy raz informatyka, nie wiedziała, jak ma pokroić jajka do sałatki. Jak powiedzieliśmy, że tak na piksele, no to nam właśnie bardzo dobrze pokroił, więc też staramy się właśnie rozmawiać z nimi tak, żeby rozumieli. Dla niektórych panów obranie marchewki za pomocą obieraczki jest ogromnym wyzwaniem, ale też później takim bardzo dużym sukcesem, bo też później dochodzą do tego, że są różne inne warzywa, które też można obrać i już taka jest droga otwarta do kulinarnych eksperymentów, ale wracając jeszcze do panów, to właśnie robimy sobie też zdjęcia później pamiątkowe, bo panowie mówią, no nikt mi nie uwierzy, że ja byłam, że ja gotowałam i że tak mi się to podobało. Że zrobiłam ciasto z marchewki. Tak, i że tak mi się to podobało. To jest to właśnie taka konkluzja, że bo przemóc się przyjść na ten warsztat, tak nie wiadomo po co czasami, bo te panie zachęcają ze środka pomocy, że no a może taka forma spędzenia czasu, a warto zobaczyć, może coś nowego, a czasami po prostu przychodzi we dwóch przychodzi, bo to jeden drugiego pana jakby tak wspiera
zobaczymy, czy ty się ośmieszysz, czy ja. No to tak to wychodzi na początku. A później okazuje się, że nasi panowie mają dużo takich nieodkrytych talentów kulinarnych i takich umiejętności, że to wystarczy pokazać, tak jak tutaj koleżanka mówiła, to ubicie piany i z tego wychodzi super francuski omlet, czego nie każda gospodyni potrafi, z czym sobie nie każda gospodyni potrafi poradzić. Właśnie, i tutaj zachętą dla panów może być też fakt, że kobiety uwielbiają, jak mężczyzna potrafi gotować i jak zaserwuje taki omlet, to na pewno skruszy serce nie jednej pani, więc może to jest też metoda na podryw. Już tak żartując oczywiście. Poza tym jeszcze chciałam powiedzieć, że takie warsztaty, okazuje się, że osoby, które są na nich, tak jak na początku, trochę niepewnie odzywają się do siebie, czy tam pani Jadziu, a potem okazuje się, że już nie ma pani Jadzia, pani Kasia, pani Kysia, tylko jest Krysia, Jadzia, Marysia. Aha. Pani wymieniają się przepisami, opowiadają sobie, tak, bardzo fajne, a czasami robią na koniec kawę i herbatę i usiądźmy jeszcze przy stole. I ja jeszcze nie chcę iść do domu. Także bardzo przyjemnie spędzony czas i pożyteczny. Tak. Bardzo tak fajna uważam. Inicjatywa, więc zachęcamy wszystkie gminne ośrodki pomocy społecznej, żeby się zgłaszały do Banku Żywności i takie warsztaty, nabór na warsztaty właśnie organizowały u siebie, bo fajna sprawa. Powiedzmy o innych działaniach Banku Żywności. Waszą taką największą, najbardziej rozpoznawalną akcją jest świąteczna zbiórka żywności. Zbliża się Wielkanoc, już widziałam plakaty. W tym roku zbiórka również się odbędzie. Tak, 11-13 marca będziemy też na terenie północnego Mazowsza, w 9 sklepach w Ciechanowie, ale też również w Mławie, w Płońsku, w Przasnyszu, w Półtusku, w Nasielsku, w Raciążu, w Glinojecku. To są na razie te miejscowości, które zgłosiły się i będą chciały organizować z nami wielkanocną zbiórkę żywności. Oprócz tego w Ciechanowie odbędzie się mecz z jajem. Mhm. Również na rzecz naszego banku będą VIP-y ze sceny politycznej i ze sceny gospodarczej. Czy już ktoś znany potwierdził? Pan prezydent objął patronatem i będzie też w tym meczu uczestniczył. Mhm. Natomiast my jesteśmy jakby beneficjentem tego meczu. Natomiast organizatorem meczu jest zespół placówek z dawna Gołotczyzna. Mhm. A to teraz ja się podeprę karteczką. To jest Dziarno. Zespół placówek w Dziarnie. To jest młodzież z ośrodka, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Więc dla nich, to są też wolontariusze naszego Banku Żywności, mhm. bo oni nam pomagali w momencie, kiedy weszło embargo, oni nam pomagali swoją siłą fizyczną, pracą w magazynie przy rozładunkach i załadunkach. Właśnie dużej ilości embargowej żywności. Tam też pracują nauczyciele, którzy kiedyś z kolegium nauczycielskim wspólnie ten mecz z jajem organizowali. No i teraz właśnie ta placówka dawniej Gołotczyzna, a teraz w Dziarnie, będzie na rzecz Banku Żywności 15 marca o godzinie 12 ten mecz z jajem organizował. Mhm. Powiedzmy, ile corocznie Bank Żywności zbiera żywności w tej akcji, w wielkanocnej zbiórce żywności i do ilu osób ta pomoc trafia? My na terenie północnego Mazowsza to zbieramy około między 13-15 ton w tej zbiórce właśnie wielkanocnej. W Ciechanowie zawsze to oscyluje między 4-5 tonami. Więc tutaj to mamy taką jakby stałą. W tych innych miejscowościach, w zależności właśnie kto się włącza, nie wszystkie miasta uczestniczą, te, które wymieniłam, są, ale dlatego ona jest mniejsza niż te dary są mniejsze ilościowo niż w zbiórce świątecznej, bo tam uczestniczy dużo więcej miejscowości. Mhm. Więc tam jest ponad 20 ton w zbiórce. Mhm. One docierają do wszystkich podopiecznych organizacji, bądź też instytucji, które z nami tą zbiórkę organizują. Bo zbiórka wygląda w sposób następujący, że Bank Żywności w Ciechanowie zapewnia pozwolenie na zbiórkę, zapewnia przeszkolenie dla wolontariuszy, przeszkolenie dla koordynatorów, również koordynatorów miejskich i sklepowych. Zapewniamy wszelkie materiały promocyjne, czyli plakaty, ulotki, kamizelki dla wolontariuszy. Natomiast przy koszach
stoją przedstawiciele organizacji bądź też instytucji z danych miejscowości. Bądź mediów. Bądź mediów też, tak. Dziennikarze nas wspierają, za co bardzo dziękujemy i też zapraszamy w tym roku do współpracy. No i żywność w poszczególnych miastach, ta która jest zebrana, ona jest zostawiana w danych miejscowościach. Czyli w Ciechanowie rzeczywiście zbieramy dla Ciechanowian i ta żywność jest przewożona do magazynu Banku Żywności w Ciechanowie, ale w innych miejscowościach koordynatorzy miejscy już zajmują się całą logistyką i w Płońsku zbieramy dla Płońszczan, w Nasielsku dla Nasielszczan, w Pułtusku dla Pułtuszczan, no i w Mławie dla Mławian, tych najbardziej potrzebujących. I tamtejsze organizacje bądź też ośrodki pomocy społecznej wskazują te potrzebujące rodziny. Mhm. Czyli już za 2 tygodnie wielkanocna zbiórka żywności. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tej akcji i oczywiście do wzięcia udziału do obejrzenia meczu z jajem, bo tam będzie można w nietypowych rolach zobaczyć znane ze świata polityki, czy kultury, czy ciechanowskiej sceny postacie w nietypowych rolach, w krótkich spodenkach. Ale dla dobrej sprawy. Tak, dla dobra sprawy będą. Tak, zbieramy żywność, to jest mecz charytatywny, także bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom za to wsparcie naszego banku i za pochylenie się nad potrzebami osób, które tej pomocy rzeczywiście potrzebują. Potrzebują najbardziej. Chciałabym teraz zapytać pani Dorotę jako przewodniczącą Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o taką akcję Zostaw 1% w Ciechanowie. W latach poprzednich taka akcja była prowadzona. Teraz trwa ten okres rozliczania się z fiskusem. Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek PIT-y 11 wystawić swoim pracownikom. No i przychodzi obowiązek rozliczenia się z podatku za rok ubiegły. Mnóstwo osób odlicza 1% na rzecz organizacji charytatywnych, które muszą mieć spełnione określone warunki, żeby można było na nie ten 1% przekazać. I w tamtym roku była prowadzona akcja Zostaw 1% w Ciechanowie, w domyśle przekaż pieniądze na fundację stąd. Czy w tym roku ta akcja jest kontynuowana? Tak, my zachęcamy jako Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zachęcamy na spotkaniach i z przedsiębiorcami w Mazowieckiej Izbie Gospodarczej, ale też w różnych gremiach, w których tylko jesteśmy, zachęcamy wszystkich, szczególnie Ciechanowian, żeby zostawili swój 1% tutaj na miejscu. Co to oznacza? W naszym mieście działa wiele organizacji, które są albo zarejestrowane na terenie miasta, albo też są to oddziały organizacji ogólnopolskich, mhm, ale też działają na rzecz ciechanowskich mieszkańców. I my bardzo zachęcamy do tego. Jeżeli nie mają Państwo nikogo chorego w swoim bliskim otoczeniu, bo ten 1% jest też możliwością przekazania pieniędzy, części podatku dla osób chorych. I to najczęściej właśnie zbieramy dla jakiegoś, znaczy zbieramy w, mówię o organizacjach, które mają konta wydzielone, mhm, do takich, tak, tak, dla imiennych, tak, dla imiennych, mhm, dla potrzebujących takiej pomocy, czy ratowania życia, czy ratowania zdrowia. My nie chcemy absolutnie konkurować z takimi właśnie przypadkami, bo to jest jedyna możliwość, żebyśmy tak wsparli te osoby, ale jeżeli nie mamy w swoim otoczeniu nikogo takiego, którego chcemy wesprzeć imiennie, to nie zostawiajmy tej rubryki pustej i niezapełnionej. Wstawmy tam KRS jednej z ciechanowskich organizacji. Ich wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest też w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie. On też będzie na stronie Banku Żywności w Ciechanowie. Oczywiście na naszej stronie pierwszy będzie KRS naszego banku, naszej organizacji. No i zachęcamy do tego, żeby zastanowić się, popatrzeć wokół siebie, jakby tak cały prześledzić ten okres ubiegłego roku, jaka organizacja, co organizowała, co robiła i spróbować właśnie
tej organizacji przekazać swój 1%. Mhm. A w Ciechanowie tych organizacji, które działają i są tylko zarejestrowane na terenie naszego miasta, tutaj jest 8. Więc plus te organizacje, które mają oddziały terenowe, tak, organizacji ogólnopolskich. To możemy, na przykład są harcerze, to na przykład jest PCK. Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, to są te organizacje, które są, również działają u nas te oddziały. Jest to Stowarzyszenie Wiosna od Szlachetnej Paczki. Natomiast te oddziały, które działają w Ciechanowie, to jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, to jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Ciechanowie, Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej imienia Aleksandry Bąkowskiej, to jest stowarzyszenie działające w Sońsku, ale też na rzecz młodzieży dzieci uzdolnionej, tak, z naszego powiatu ciechanowskiego. Jest Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym Być Jak Inni. Jest Mazowieckie Stowarzyszenie Pomagajmy Razem. No i oczywiście Bank Żywności w Ciechanowie. Także zachęcamy, jako Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zostaw swój 1% w Ciechanowie, wybierz organizację, której KRS możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, i żeby ta rubryczka nie została pusta. Bardzo wiele osób przekazuje, tak jak tu już pani redaktor rozmawiała z naczelnikiem Ciechanowskiej Skarbówki, że bardzo wiele osób przekazuje, ale też jeszcze wiele osób nie przekazuje. Także zachęcamy, żeby wypełnić tą rubryczkę. Tym bardziej, że te pieniądze, które te fundacje, te organizacje otrzymują, one często są niezbędne do ich funkcjonowania. Dlatego, że łatwiej jest pozyskać środki na jakąś akcję, na jakieś działanie, natomiast na tą bieżącą działalność, czy na prozaiczny rachunek za media, no już tych środków trudno jest z zewnątrz pozyskać. Więc taki 1%, taki zastrzyk gotówki, to dla wielu fundacji no jest bardzo potrzebny. No nie chcę używać tu sformułowania, że być albo nie być, bo pewnie to chyba nie aż tak. Ale to też jest taki wyraz państwa, państwo dajecie wyraz temu, że nasza działalność jest zauważalna, że uznajecie ją za działalność potrzebną, że też korzystacie czasami właśnie z tej naszej działalności. No a tak jak pani redaktor powiedziała, mogą to być takie cele właśnie te prozaiczne, a mogą to być cele właśnie, które z naszego statutu wynikają, ale na które nie mamy środków, bo musimy zapłacić właśnie za to, czy za te prozaiczne wydatki. A dzięki temu jednemu procentowi możemy rozszerzyć swoją działalność. No my jako Bank Żywności swój 1% chcemy głównie przeznaczyć na cele edukacyjne dotyczące właśnie niemarnowania żywności, poszanowania żywności, bo ten paradoks jest, proszę państwa, jeszcze, że my narzekamy na to, że tyle osób jest bez dostępu do takiego, do tej żywności w takim wymiarze, w jakim byśmy chcieli. Czyli mówiąc prosto, są duże obszary ubóstwa, ale też z drugiej strony przejdźmy się przy naszych śmietnikach. Jakie są obszary marnotrawstwa żywności? Co mówią statystyki? Ile taki statystyczny Kowalski wyrzuca na śmietnik produktów żywnościowych? Powiem globalnie, w Polsce 9 milionów ton żywności wyprodukowanej dla ludzi ląduje rocznie w śmietnikach. To wychodzi, że co czwarty Polak wyrzuca żywność. Przyznaje się do tego, że wyrzuca. No nie chcemy myśleć, ilu się nie przyznaje do tego, że wyrzucają tą żywność. I nasza działalność edukacyjna polega na tym, że my już zaczynamy od przedszkola praktycznie. Najbardziej jakby widocznym elementem tej waszej edukacji jest strajk żywności, który się odbywa 16 października w Światowym Dniu Żywności. Mhm. Staramy się właśnie pokazywać w sposób taki jak najbardziej spektakularny właśnie to, żebyśmy tą żywność szanowali. Bo to jest problem nie tylko ekonomiczny, ale też ekologiczny i społeczny.
to są nasze pieniądze, które wyrzucamy do śmietnika, ale to jest też marnotrawienie zasobów naszej planety, naszego środowiska naturalnego. No i jest to po prostu takie niedobre, że wyrzucamy, a ktoś inny nie ma co jeść. Europosłów też to przyprawia o ból głowy. W Europie też się na ten temat dyskutuje, jakieś kroki się podejmuje, żeby tej żywności jednak tyle się nie marnowało. Zgadza się. We Francji wszedł przepis taki, że markety nie mogą wyrzucać żywności, mają zakaz. Francja jest krajem, wydawałoby się, bogatszym od Polski. No ich jest nie stać na wyrzucanie żywności. My też byśmy chcieli, żeby u nas markety nie mogły wyrzucać żywności. W tej chwili mamy współpracę z różnymi sieciami. Jest tam mało sieci, które współpracują z bankami żywności właśnie w tym zakresie, ale są już te pierwsze jaskółki. Nasz Bank Żywności w Ciechanowie współpracuje z kilkoma marketami na terenie północnego Mazowsza. Nie mówię, że tylko u nas w Ciechanowie, ale w ogóle na terenie północnego Mazowsza. Odbierając systematycznie jakieś tam ilości właśnie tych produktów, które mogą zostać niesprzedane, a przekazane organizacji charytatywnej, pożytku publicznego, takiej jak jest na przykład Bank Żywności w Ciechanowie, one mogą zostać przez przedsiębiorcę odpisane od podatku. No a oprócz tego trafiają do osób potrzebujących. My możemy same korzyści. Tak. A wy macie i magazyny, i ludzi, żeby tą żywność zgromadzić u siebie i rozdysponować później do potrzebujących. A nawet czasami nie gromadzić, tylko prosto z samochodu przekazać dla organizacji, bądź też ośrodków dla osób bezdomnych, bo są czasami takie produkty, których nie da się podzielić, rozdać, ale można je włożyć do kotła i można ugotować bardzo pożywne posiłki, co na naszych warsztatach widać, właśnie z takiej żywności, którą możemy zagospodarować. Miejmy nadzieję, że takie systemowe rozwiązania jak we Francji, w Polsce też zostaną wprowadzone, bo wydaje mi się, że jednak markety przodują w tej liczbie wyrzucanej żywności przeterminowanej, czy takiej, która no, już jej się kończy termin ważności. No, konsument chyba pojedynczy nie jest w stanie tyle wyrzucić, co supermarkety wyrzucają. Z racji wielkości. Mhm. Wiadomo, że z racji wielkości no, to są ogromne dostawy, to jest bardzo poważna praca logistyczna, ale też to jest kwestia świadomości. Część marketów sprzedaje żywność, której się termin przydatności kończy, oczywiście jeszcze w terminie przydatności, sprzedają je po obniżonych cenach i to jest dobre, bo ta żywność nie trafia na śmietniki, a może mieć do niej dostęp konsument, który nie kupiłby jej po cenie tej stuprocentowej. Tak, to jest już bardzo ważne. Ale też jeszcze jest troszeczkę niska świadomość tego i my też właśnie część pieniędzy z 1% chcielibyśmy przeznaczyć na uświadamianie producentów i dystrybutorów, że są organizacje, które mogą im pomóc w zagospodarowaniu żywności, której termin przydatności się kończy i że można to przekazać, jednocześnie mając oszczędności przy utylizacji. No i takie poczucie tego, że jest się biznesem społecznie odpowiedzialnym. I jednak coś się dla kogoś zrobiło. Tak. Natomiast nasze prawodawstwo już też idzie... Pani Doroto, przepraszam, dobrze, że wejdę słowo, bo mamy dosłownie 2 minuty do końca audycji. Czy ta działalność edukacyjna, o której pani wspomniała, czy to też będzie skierowana do potencjalnego konsumenta? Czy będą informacje zawarte, żeby nie kupować za dużo, nie gotować za dużo, nie wyrzucać później? Teraz się święta zbliżają, przecież szał zakupów i na i naszym tego Facebooku jedzenia. Akcja niemarnowania i też pokazujemy, ile po świętach się wyrzuca, także zachęcamy do chodzenia po zakupy z kartką. Na to zachęcamy. To będzie też na naszych plakatach zbiórkowych. Kupując zakupy dla siebie, kupuj też dla Banku Żywności. Ale właśnie zapraszamy do mądrych zakupów. Takie akcje prowadzimy w różnych marketach jako happeningi w Światowym Dniu Żywności, tego uświadamiania. Oprócz tego w szkołach. Przedszkolach, szkołach, no i na naszych kulinarnych warsztatach i na warsztatach dietetycznych też właśnie o tym rozmawiamy. Też warto zwrócić na to uwagę, że jak policzyć dokładnie, ile osób mamy na obiedzie świątecznym czy na śniadaniu, tak, i po prostu odważyć porcję, żeby tej żywności nie zostawało. Nie marnować. A poza tym, nie wiem jak panie, ale ja na przykład swoim dzieciom pozwalam przed świętami próbować i jeść wszystko. Nie ma, że nie rusz, bo to jest na święta, a później po świętach się wyrzuca. Nie. Zachęcamy do integracji. Jeżeli państwo widzicie, że macie tych świątecznych zakupów i tych świątecznych potraw tyle, że sami nie zjecie, zapraszajcie sąsiadów, zapraszajcie bliskich, zapraszajcie wszystkich, kogo można i zjedzcie to razem. Będzie to przyjemne i też dla dobra środowiska, naszych portfeli,
portfeli ekologii i wszystkiego, i niemarnowania żywności. Dziękuję panią bardzo za dzisiejszą wizytę w studio. Życzę powodzenia w działaniach wszystkich, a także w prowadzonych warsztatach. Przypomnę, że moimi państwa gościem w dzisiejszej audycji Goźnia była pani Dorota Jezierska, prezes zarządu Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie oraz przewodnicząca Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. A także pani Jolanta Felba, która prowadzi w ramach Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie warsztaty kulinarne. Dziękuję bardzo. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam państwa po weekendzie w poniedziałek o 13.10. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.